Polska piłka nożna ma wiele historii, które w skali świata nie są zbyt często spotykane. Jedna z nich dotyczy fuzji klubów piłkarskich, co w naszym kraju ostatnio kilka razy miało miejsce. W dzisiejszym odcinku chciałbym właśnie na jednej z nich się skupić. W przyszłości na pewno będę wspominał o kolejnych, jednak dziś przed Wami fuzja Groklinu i Polonii Warszawa. Zapraszam do oglądania. Na początku zacznijmy od tego, czym w ogóle jest fuzja klubów piłkarskich. Jest to proces, w którego wyniku dwa zainteresowane kluby łączą się w jeden. Przyczyny takiego wydarzenia mogą być różne. W przypadku Groklinu i Polonii Warszawa była ona całkiem logiczna i rozsądna. Ale zanim o tym, to chciałbym co nieco o Groklinie, który w cudzysłowie padł ofiarą fuzji. Klub piłkarski Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski został założony 30 kwietnia 1922 roku. Tak więc był to klub z bardzo długą historią. Największe sukcesy święcił w końcówce swojego istnienia. Dwukrotny wicemistrz Polski w sezonach 2002-2003 oraz 2004-2005. Trzecie miejsce w sezonie 2007-2008. Największym sukcesem bez wątpienia jest zdobycie Pucharu Polski. Klub z Grodziska Wielkopolskiego przeżył również niesamowitą przygodę w europejskich pucharach. W sezonie 2003-2004 w pucharze UEFA wyeliminował m.in. Hertha Berlin czy Manchester City. Odpadli dopiero w trzeciej rundzie, ulegając francuskiemu zespołowi Girondins Bordeaux. Wróćmy teraz do tematu fuzji Groklinu oraz Polonii Warszawa. Do porozumienia doszli dwaj właściciele, Zbigniew Drzymała oraz Józef Wojciechowski. Miało to miejsce latem 2008 roku, tuż przed rozpoczęciem sezonu 2008-2009. W ich wyniku klub ze stolicy miał zająć miejsce Groklinu w Ekstraklasie. Jaka była przyczyna sprzedaży klubu z Wielkopolski? Drzymała po prostu nie angażował się w sprawy klubu jak kiedyś. Opowiedział o szczegółach w rozmowie z polską agencją prasową. Buduję na Ukrainie 3 fabryki i stamtąd odbieram sygnały z klubów, które zabiegają o moje wsparcie finansowe. W tym gronie jest m.in. Karpatia Użgorod. Co ciekawe, Drzymała wcześniej próbował już dokonać fuzji z innymi klubami. Mowa tutaj o Śląsku Wrocław oraz Pogoni Szczecin. Jak się okazało, do 3 razy sztuka i udało się to dopiero z Polonią Warszawa. Niestety fuzja miała również swoją ciemną stronę. Klub Polonia Warszawa, który wtedy występował w drugiej lidze, przestał jako taki istnieć. Drużyna została wycofana z rozgrywek. W jej miejsce utworzone zostały rezerwy Polonii, które rundę jesienną sezonu 2008-2009 rozpoczęły na poziomie 4 ligi. W wyniku fuzji do Warszawy przyszli niektórzy gracze Groklinu. W związku z tym siłą rzeczy zawodników do pierwszej drużyny było za dużo, dlatego niektórych czekała zsyłka do rezerw. Wylądował tam m.in. reprezentant Polski Mariusz Pawlak, który nie był z tej sytuacji zadowolony. Brak mi słów na określenie tego, jak zostaliśmy potraktowani. Zanosiło się na to, że wszystko pójdzie gładko. Obiecano, że klub rozwiąże kontrakty za porozumieniem stron i każdy pójdzie w swoją stronę. Byliśmy umówieni na 2 spotkania z prezesem Klockowskim, ale on dwukrotnie na nie się nie stawił. Nikt w klubie nie chciał nam powiedzieć w 4 oczy, co dalej. Nie pozwolono nam odejść, ale grać musieliśmy, bo każdy miał ważny kontrakt. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.